Nazywam się Mariusz Kurz. Mieszkam w Szczecinie. To zresztą nie jest ważne. Moje życie spełnia się w drodze. Od pewnego momentu zauważyłem, że podróże są dla mnie jedynym sposobem na poznanie siebie. Właściwie nie mam pieniędzy. Śpię tam, gdzie opadnę z sił. Przemierzam wielkie odległości tylko dzięki życzliwości napotkanych ludzi. Bardzo rzadko korzystam z komfortu publicznej komunikacji. W każdą podróż zabieram kamerę i plecak, w którym znajduje się zaledwie kilka niezbędnych rzeczy. Właściwie zawartość plecaka nie jest istotna. Wszystko, czego brakuje, można zdobyć po drodze. Najważniejsza jest chęć poznania ludzi i miejsc oraz przeżycia przygody. Z każdym przebytym kilometrem rośnie liczba moich przyjaciół ze świata i ilość wrażeń, dla których nie ma ceny. Kierunek Maroko. Dlaczego? Można powiedzieć, że kaprys. Zapragnąłem znaleźć się na Saharze. A dlaczego akurat tam? Zaraz wam wytłumaczę. Najpierw muszę tam dotrzeć. Jak zapewne wiecie, nasz kraj od Sahary dzielą co najmniej 4000 kilometrów. Dużo, ale twardo stoję przy mojej niemal stałej zasadzie. Najlepiej wszędzie dostać się lądem, przemierzając całą Europę. A następnie przeprawić się przez morze. Podróż samolotem nie pozwoliłaby poczuć w sobie odległości i trudu podróży, a tym samym nie dałaby takiej satysfakcji. Rejs szybkim promem zajmuje niecałą godzinę. Po zejściu z promu, zanim ujrzę pustynię, czeka mnie jeszcze parę dni drogi przez Maroko. To bardzo miły kraj. Podróż autostopem jednak nie jest tak łatwa jak niegdyś. Gdy byłem w Maroko pierwszy raz 10 lat temu, znacznie łatwiej było korzystać z tak zwanej okazji. Nie znaczy to, że mieszkańcy przestali być życzliwi, raczej po prostu się boją. Lubię się zatrzymywać w pobliżu starych ruin i przechadzać się pomiędzy nimi. Każda ściana czy nawet cegła jest związana z jakąś historią. Ciekawi mnie zawsze, kto i kiedy tu żył, dlaczego nie ma już tych ludzi. Od dawna chciałem zobaczyć kozy na drzewach. I oto są. Nie myślcie, że wchodzą tu dla przyjemności. One chcą się dostać do owoców, które znajdują się wysoko. Casablanca, czyli miasto białych domów. To największe miasto tego kraju, ponad 3,5 miliona ludzi. Wczesnym rankiem bazary są jeszcze puste. Spotyka się tylko pojedynczych ludzi, którzy gonią za jakimiś swoimi sprawami. Od zawsze zachwycają mnie urokliwe budowle i wąskie uliczki pomiędzy nimi. Wyglądają bardzo ubogo, a jednocześnie są zadbane. To miasto szczególnie mnie ujmuje, bo życie w nim jest, że tak powiem, zwyczajne. Nic tu nie jest zrobione z myślą o turystach. Można obserwować marokańską codzienność. Mam nadzieję, że także widzicie czar tych ulic, domów i ludzi. Przypadkiem trafiłem na bazar ze starociami, to znaczy rzeczami używanymi. Większość z nich w naszych realiach nie nadawałaby się do użytku, a tym bardziej na sprzedaż. Tu jednak ujawnia się pragmatyzm miejscowych. Jak widzicie, częstokroć ludzie reagują niezbyt przychylnie na widok kamery. Z upływem czasu ulice zaludniają się. To normalna rzecz. Kiedy wróciłem do centrum, było już tłoczno.
Na bardzo małej powierzchni znajduje się tu olbrzymia ilość ludzi, którzy przepychają się między sobą dość energicznie. Muszę być zawsze przygotowany na ewentualne awantury wywołane obecnością kamery. Zajebiste cino! Polska, na zdrowie! Mimo kamery w ręku, raz po raz spotykałem się z ogromną życzliwością tubylców. Mężczyzna wskazuje wolne miejsce do parkowania. Dawniej, gdy przyjeżdżałem do Maroko samochodem, tacy samozwańczy parkingowi okazywali się bardzo pomocni. Wprawdzie trzeba uiścić pewną niewielką opłatę, ale zyskuje się pewność, że samochód będzie bezpieczny. Codzienne życie w Maroko jest bardzo tanie. Trzeba tylko być ostrożnym, żeby w przypływie emocji nie rozpędzić się z wydawaniem pieniędzy. Bo jak pewnie wiecie, nawet w najtańszych krajach, jeśli człowiek się zatraci w rozpuście, to szybko pozbędzie się gotówki. Wiem to, bo sam to niegdyś przeżyłem. Wciąż wydawało mi się, że pieniędzy jest jeszcze dużo, a gdy je przeliczyłem, okazało się, że nie mam na powrót. Spójrzcie, jedna z głównych ulic o godzinie 5 rano. A tu to samo miejsce 3 godziny później. Miejscowych właściwie nie powinniście się obawiać. Policja jest dobrze zorganizowana. Działają też informatorzy w każdym zakątku kraju, którzy na bieżąco zdają policji relacje, gdzie znajduje się turysta i co aktualnie robi. Wszelkie siły skoncentrowane są na tym, aby przyjezdni dobrze się tu czuli. Wiem, że niektórzy z Was z niedowierzaniem słuchają, kiedy mówię o braku zagrożeń. Jeśli jednak się tu znajdziecie, sami to stwierdzicie. Opuściłem Casablancę i wyruszyłem na południe, zbliżając się tym samym do Sahary. Po drodze mogłem podziwiać piękne zjawisko, mgłę utrzymującą się tylko na pewnej wysokości. Na chwilę wpadłem do Marrakeszu, gdzie już nieraz bywałem. To odmienne miejsce, tu wszystko przygotowane jest na przyjmowanie turystów, a więc i nastawione na zysk. Śmiać mi się chce, kiedy widzę na rynku pseudo-zaklinaczy węży. Nie filmowałem ich, bo zaraz kazaliby sobie dużo za to zapłacić. Postanowiłem odwiedzić spokojniejsze uliczki. Sami chyba przyznacie, że wygląda to czarująco. Ale nawet jeśli jest się na uboczu, to trudno się opędzić od naganiaczy, namawiających do tego, żeby po prostu zostawiać u nich pieniądze. Z Marrakeszu znów pojechałem autostopem na południe. Droga ta zawsze mi się dłuży, ponieważ krajobraz niewiele się zmienia. Zasnąć też ciężko, bo gorąco, a do tego świecące słońce odbija się o powierzchnię ziemi i razi podwójnie. Po kilkuset kilometrach ujrzałem Saharę, za którą bardzo tęskniłem. Sahara to miejsce mało przyjazne człowiekowi. Gorąco i sucho. Wciąż chce się pić, a każdy ruch sprawia trudność. Oprócz tego wszędzie wnika piasek. Mimo to jest w tej pustyni coś, co mnie przyciąga, co powoduje, że gdy jestem daleko, tęsknię za nią. Dla mnie pustynia zawsze symbolizowała samotność, cierpienie, oczyszczenie i przemianę. Być może właśnie dlatego jest mi potrzebna, aby co pewien czas oczyścić umysł, dokonać swego rodzaju przemiany. Takim procesom zwykle musi towarzyszyć samotność i cierpienie, jak u pradawnych proroków, którzy właśnie na pustyni doznawali objawień. Coś w tym musi być. Jesteśmy tak skonstruowani, że kiedy przez dłuższy czas przebywamy w samotności i nic nam nie zakłóca spokoju, do głowy przychodzą myśli,
które nie odwiedziłyby nas w warunkach codziennego życia. Wówczas zastanawiamy się nad tym, co dotychczas zrobiliśmy i co ewentualnie jeszcze możemy w życiu zrobić. Uważam, że takie samotnicze oczyszczenie każdy powinien co pewien czas przeżyć. Ponadto odcinek ten ciężko przejechać. Samochód jedzie tędy tylko raz na jakiś czas. Jeśli już jedzie, to nie znaczy jeszcze, że się zatrzyma. Czekając, można się spokojnie zdrzemnąć. Iść raczej nie ma po co, bo odległość od jednej osady ludzkiej do drugiej jest zbyt duża. Często zdarza się, że wieje tu silny wiatr, nieraz bardzo chłodny. Z jednej strony gorące słońce, a z drugiej zimny wiatr. To wpływ Atlantyku, którego brzeg znajduje się nieopodal. Pocieszające jest to, że jeszcze nigdy nie było tak, żeby nie zatrzymał się żaden samochód. Kiedy zastanie nas tu noc, nie pozostaje nic innego, jak szukać miejsca do spania, bo po zmroku nikt tędy nie jeździ. Spanie w śpiworze na kamieniach nie jest przyjemne, ale za to przynosi satysfakcję. Są też stacje benzynowe. Zdarzyło się kiedyś, że pracownik jednej z nich zawołał mnie i zaprowadził do pokoiku, w którym mogłem rozłożyć śpiwór i przespać się. Następnego dnia, gdy ruszyłem w dalszą drogę, dał mi 50 euro. To piękne, że ci ludzie, gdy coś ofiarowują, czynią to tak, że otrzymujący nie czuje się niezręcznie. Nieprzyjęcie byłoby nietaktem, bo sugerowałoby, że gardzimy darem. Wówczas to 50 euro bardzo mi pomogło. O właśnie, wspominałem ocean. Grzechem byłoby nie zatrzymać się w tym miejscu i nie pozachwycać się tym widokiem. To jedno z najpiękniejszych wybrzeży, jakie w życiu widziałem. Właśnie pojawia się przed nami kolejne niezwykłe miasto. To Dakhla. Jest bardzo ciekawie położona na końcu półwyspu. Jest odizolowana od świata, ponieważ z trzech stron otaczają morze, a z czwartej kolejny bezkres, którym jest oczywiście pustynia. Wczesnym rankiem Dakhla już nie śpi. Muzułmanie wstają bardzo wcześnie, bo pierwsza modlitwa odbywa się przed wschodem słońca. Te piękne zielone parki są oczywiście sztucznie utrzymywane. W tych warunkach, jeśli już wyrastają jakieś rośliny, to na pewno nie są one tak soczyście zielone. Słuchajcie się w te słowa. Allahu Akbar. To najważniejsze słowa każdej modlitwy muzułmańskiej, wypowiadane w języku arabskim. Koran powinien być czytany wyłącznie po arabsku. Wynika z tego, że jeśli ktoś chciałby przejść na islam, powinien zacząć od tradycyjnego arabskiego. Wieczorami miasto tętni życiem. Wszystkie sklepy, bary i stragany są pootwierane. Być może jest to spowodowane nieznośnymi temperaturami, które bywają tu za dnia. Zachodzę do restauracji o osobliwej nazwie Ali Baba. Muszę przyznać, że tutejsza kuchnia bardzo mi smakuje, zwłaszcza te dobrze doprawione kurczaki z rożna. Kuchnia lokalna, jak wiecie, jest ważnym elementem kultury. Wszystko jest bardzo dobre. Może nie spełnia naszych norm czystości, ale bardzo dobre. No cóż, na dziś chyba wystarczy przeżyć. Do zobaczenia w następnym odcinku Plecaka Pełnego Wrażeń.